Siemaneczko, cześć czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w Oxygen i szybko śpieszą, bo jeden z was po prostu zwrócił mi uwagę, że faktycznie po tym wietrze nie wyłączyłem wszystkich generatorów. Zżarło mi 16 więcej energii. A tak mamy całkowite zużycie tylko 8, a mieliśmy trzykrotnie więcej. No cóż, ale dobrze, dziękuję za ten komentarz strasznie, bo no, jak widać, bardzo przydatny. O, a tu aż 13 się uczy na 10? Jak oni tak się mieszczą wszyscy w tej szkole? Ach, dobrze. Ziemniaki, właśnie mieliśmy chyba iść ostatnio w albo czekaj, miałem kuchnię zrobić? Czy miałem kuchnię robić? Czy ziemniaki? Szybsze. Myślę, że to i to będzie dobrą opcją. Pasy, metale są robione, żelazo jest wydobywane, węgiel myślę, że też. Kamieni nie wydobywam, ale kamieni mamy... Kamieni kupa, że tak powiem. Zrobiliśmy czy nie zrobiliśmy w końcu te zębatki? Nie zrobiliśmy. No właśnie, i też byśmy mogli robić sobie... Surowce, warsztat zębatek. Ale do warsztatów zębatek też są potrzebne. Potrzebny pas metalu i też jest robiony z pasów metalu. Ach, mogli to jakoś blacha nazwać z blach i tyle, no. I tutaj też zacząłem podlewać, pamiętam też to. Tak, jak tutaj to zrobią i będziemy mogli położyć sobie magazyn na te wszystkie tutaj rzeczy i pozbierać stąd, z tych okolic tutaj. Też tak patrzę, bo niby nam się tutaj już kończą, ale nie, no w sumie jeszcze mamy dużo tutaj jakby do rozebrania przedmiotów, tak więc o to się raczej nie powinienem martwić. Wody mamy sporo, żarcia. No powiedzmy, że też. Czy będą przygotowane do zimy niedługo? To jest pytanie. O! Fajs się urodziła. 72 dni do dorosłości. Okej. Okay. Zobacz, ile mamy dzieciorów. A, to fajnie. A, i tutaj nikogo nie ma. No dobrze. To jednego stąd. Wyplewał tutaj ten drzewo. No tak, bo ostatnio mieliśmy te wotum nieufności, które... No... Troszkę nam utrudniły rozgrywkę, w sensie takim, że 10 ludzi sobie poszło gdzieś na grzyby. Albo w innych tych. Dobra, ale zastanawiam, czy tutaj by można było po prostu też nie zacząć zamieniać po prostu to, te budynki. A tu same dzieciaki mieszkają. Przepraszam, dzieci. Wypraszam was z budynku, ale będziecie mieli gdzie mieszkać. O, będę musiał od razu dwa tutaj zniszczyć, dobra. Was też wypraszam, ale nie martwcie się, bo w zamian będziecie mieli jeszcze wygodniejsze mieszkanko. Jedno i tutaj zaraz będziemy mogli też drugie położyć, ale nie ma takiej konieczności też na razie, żeby tam te kłaść. Tutaj też można było to wyciszyć, bo te nie łapie się i tak na powietrze. Ale to dobra, z czasem. Też nie róbmy wszystko tak na, wiecie, na hura, nie? Żeby nie było. Aha, dobra, tylko że ja nie mam budowniczych też. Czy... Dobra, stąd weźmiemy, bo wody mamy sporo. No, niech woda tutaj będzie taki jeden gdzieś obstawiony. A niech zaczną też tutaj budować. Tutaj metal, zębatki, kamienie. Kamieni, no jeszcze mamy dosyć spory zapas. Tak więc nie jest źle. Tu zaraz nam się ten generator prądu. Lucille dorósł. I urodziła się Aliach. Aliach, zapraszam do szkoły. A ciebie już z produktywnością D, czyli być prawdopodobnie ta szkoła coś tam nam daje. Wytrzymałość ubrań.
Właśnie te ubrania. Fishing is my job. 0 dni, zobaczcie, tutaj mają takie, no... Ubrania, te uniformy też widzę, że trzeba by było robić. Oni sobie wtedy wymieniają. Tak, to sobie cyk. Schron zbudowany. Jest dobrze. Wieża sygnałowa. To mi tam znowu wioska przy rzece. Wioska została zbudowana po obu stronach rzeki, ale jedna z nich nie ma teraz żadnych oznak życia. Wygląda na to, że wiele pięknych dni zniszczyło cały teren. Dlatego wszyscy mieszkańcy wioski, którzy przeżyli, próbują teraz żyć po tej samej stronie rzeki. Tu mamy niskie ryzyko. Tylko tak jak mówiłem, niech oni więcej poodkrywają tych punktów, wtedy będziemy zwiedzać to za jednym zamachem i to będzie wtedy... No lepiej, nie? No, widzę, że... Jakby... Żarcie nam schodzi. Nie wiem czasem, czy właśnie jakiś rybek by się nie przydało połowić więcej. Przy okazji też jeszcze tej wody trochę nam zbierać, bo no tutaj mamy ten problem, nie? Że tu będzie zima i nie będziemy mogli ani rybek łowić, ani wody wydobywać. Niemniej mamy jakiś zapas tego wszystkiego. Jakiś tam zapas jest. Teraz też dużo schodzi na podlewanie na przykład wody. Może... O, czekajcie, bo mamy 1000 punktów. Mamy 1000 punktów i ja się zastanawiam, tylko tutaj dużo by trzeba było zębatek i cegły też. To wtedy cegielnie. Dobra, to na razie nie. Ale, no to coś, szybsze ziemniaki. Posterunek medyczny lepszy. No, nie jest takie konieczne, bo jakoś udaje nam się zarządzać podczas tych wiatrów, że jeden przystanek nam starcza i szybko zdrowieją i tak dalej, nie? To widzę, że nie jest aż takie konieczne. Możemy też tą kuchnię faktycznie, a możemy też panele słoneczne. Tylko tu jest też pas metalu, bliźniak, radar, warsztat kewlarowy. No niekoniecznie potrzebne nam w tym momencie. Szybsza produkcja, to by może przydało się. To też fajne. No dobrze, szybsze ziemniaki niech będą. Niech nam robią kartofle. Z drugiej strony moglibyśmy też odkryć pomidory za 1100. I hodować pomidory. Nowe pęknięcie. Została nas zima. Ania się urodziła. Dzień dobry, Anioł. Ale mamy też tutaj, proszę bardzo, nowe pęknięcie. Cyk, energia. No dobrze, to teraz tak. Byśmy musieli wyrzucić... Dobra, wszystkich wyrzucić z domków rybackich. Wszystkich wyrzucić z wydobywania wody. Do pasu metali możemy sobie wrzucić kogoś. Moglibyśmy nawet do kamieni też. I w sumie można by było wydobywać... Skończone, dobra. Myślę, że tutaj do kamieni możemy wrzucić. I tutaj powiedzmy ten węgiel i to metal. Żeby po prostu już rozkładać te budynki w całości. A przecież zawsze surowce się przydadzą, nie? Tym bardziej metal, gdy robimy tutaj ten pas metalu. Ale ten pas metalu to by się przydał, żeby oni też szybciej robiło oni. Coś mi się wydaje. No, fajnie by było mieć takie szybsze paski metalu, ale na pewno fajnie by było mieć też fabrykę zębatek, ale to jeszcze pas metalu musi się trochę zrobić.
akurat chwilę poczekamy, dlatego nie produkujemy między innymi tych ubrań. Harvey się urodził. Hello, my friend. No, dzieciaki się rodzą. Zobaczcie, jaki mamy stosunek. Mamy prawie połowę naszej ludności to są dzieciaki. Kurde, więcej szkół by się przydało, nie? Tu się wszyscy nie mogą... nie mieszczą do naszej podstawówki. Do naszej gimnazjum, do naszego liceum. A są tutaj w ogóle... O, rozbierz budynek, co? Budynek rozbierz. A, to jest jakaś opcja, którą można sobie od razu kliknąć i rozebrać, ale no myślę, że to tam z czasem. Dzieciory się rodzą. Tutaj jak to wygląda? No węgiel jest wydobywany dosyć szybko, później przerzucimy wszystkich na metal. Tutaj jeszcze po prostu też możemy metal na przykład wydobyć. Tutaj kamień. Kamień, metal, czyli takie surowce, które ja już teoretycznie mogę wydobywać. To jeszcze jest plastik niedaleko. Ten plastik trzeba było pozbierać, bo plastik to jednak faktycznie nie dość, że mamy mało, to produkować plastiku jakby nie możemy. I przynajmniej nie widziałem... O, ktoś dorósł. Tak, Miley się urodził. Nowe pęknięcie. Tutaj to tak trzeba by było jednak się tym zająć. Energia. Cyk. No i właśnie o to chodzi. Nie mamy tych. Czy to pęknięcie jako... Widzę, że chyba nie zagrozi to budynkom, bo by było tutaj jakiś ten wykrzyknik. Ale no... Duk dorósł. Ale ten widać nie chodził do szkoły. No i widzicie, i tu właśnie o to chodzi, że plastiku brakuje. Niedobrze. Weźmy stąd. Weźmy tutaj po plastik. A resztę faktycznie niech jeszcze ten węgiel zbiera. A tu tych dwóch po plastik niech zasuwa. No tu wybuchnie nam, no ale nie zagrozi to też nam. Na całe szczęście, nie? O, moglibyśmy już zrobić sobie fabrykę zębatek. No nie wiem, możemy gdzieś... Tutaj? O, węgiel ten zużyli, to teraz też niech metal cały zużyją. Fabryka zębatek, bo się zastanawiam teraz, czy... No dużo, dużo zużywa, jeżeli jest uruchomiony, ale ja na przykład nie muszę, tych zębatek podczas wiatrów produkować, nie? Nie są jakieś tam konieczne. Myślę, że po prostu zrobimy... Tutaj gdzieś położymy ten budynek i tyle. Tak, myślę, że tak będzie najlepiej po prostu. Będę musiał skądś... Kopalnia węgla. I tak nie... Aha, bo tutaj jest połowę dajmy. I niech ta połowa po prostu zacznie tam budować nam tą fabrykę zębatek. No i znowu nie będziemy mieli żadnych pasów metalu. Ale szybko woda schodzi, kurczę, jak jest zima, nie? Ale zima się zaraz kończy. Dorósł. Ładnie. Produktywność D. Podoba mi się, że dzieciaki zaczynają dorastać. I'm just a constructor. Dobra, czyli teraz już możemy też przypisywać ziomeczków do prac. Cyk. Rozebranko. Niech nam zbudują pierw ten warsztat zębatek.
się później będziemy martwić resztą. Woda schodzi, żywność schodzi, fabryka się buduje. Jeszcze tych z metalu zaraz dojdą i tych z plastiku, jak tutaj wydobędą wszystko, to też ich przypiszemy tam, gdzie po prostu, albo po prostu tu zostawimy jednego, żeby tam coś tam wydobywał. Tu damy do wody, tu damy do rybek, a reszta niech na razie nam tutaj buduje. Tak, to wybuchło, ale nam nic nie uszkodziło, tak więc nie jest to też tam jakiś nic złego, nie? Że jak właśnie coś tam wybuchnie, a my plastiku nie mamy. Nowe zadanie. Przygotuj się na wiatry. Czyli zbiórka węgla. Dużej ilości węgla. Jak to wygląda tutaj? A, mogę zostawić ten węgiel. Dobra, wiecie co? Wy jednak chodźcie tu. A, dobra, ale jeszcze część zostanie was. A dobra. A może za innym razem ten pas metalu pozbieramy, bo pas metalu to my mamy dużo. Dużo. Dlatego niech kończą ten budynek tutaj budować. Długo oni tu budują, nie? Tu jeszcze długo nie będzie tego drzewa, bo do 80% trzeba. Drzewo pod drzewem. Mhm. Ale ci chociaż zdążą, nie? Mam nadzieję, że ci też z tym węglem wyrobią się tutaj. Masz jeszcze wrzucić tutaj tych do węgla. Ja myślę, że nie jest tak. O, jest warsztat zębatek zrobiony. Myślę, że szczególnie wodę bym musiał sobie tutaj. O, kolejnych 4 ludzi dołączy niedługo. Okej. Okay. Przydadzą się. I powiem, że nie. Każde łapy do roboty się przydadzą. Każde łapy, które mogą pracować, się przydadzą. I tutaj metal, ci tutaj robią pas metalu. Mustafa się urodził. Też ma E. Ja właśnie tak teraz będę się przyglądał też, jak oni będą dorastać, bo ci, co teraz będą dorastać, to prawdopodobnie no, jakąś tam moment w szkole spędzili. I liczę... Wieża sygnałowa. Ktoś mi znowu odkryli wściekłe wybrzeże, ale w ogóle po drugiej stronie. Obszar ten ma wygląd przemysłowy ze względu na ogromne elementy technologiczne, które unoszą się na powierzchni morza. Mhm. Ale nie. Mówię, najlepiej niech po prostu jest to średnia wydajność budynku. Najlepiej, tak jak mówię, niech oni po prostu pracują, jak najwięcej punktów zdobyć i później po prostu będziemy chodzić od punktu do punktu, wydobywać to, co nam potrzebne. Skupmy się na produkcji zębatek. Myślę, że to nie jest najlepszy moment, jak te wiatry będą, a tutaj znowu będą wiatry, żeby zrobić zębatki. Przecież to przez 12 dni. Dużo plastiku byśmy dostali i pas metalu. Bo na pewno będzie, żeby odblokować fabrykę, żeby zbudować fabrykę, co już mamy. I pewnie będzie, żeby wyprodukować zębatki. Tylko czy ja teraz bym chciał... Nie, opóźmy to. Opóźnijmy to zadanie. I zrobimy go kiedyś tam z czasem później, jak nam się znowu wyświetli. A na razie skupmy się na naszych tutaj po prostu sprawach bieżących. O, jest zrobione zadanko. Troszkę plastiku też tam odzyskało. Ci tutaj cały czas zbierają jeszcze plastik. O, już mało tego plastiku tutaj jest. Ale no jeszcze jest, jeszcze jest. Woda. Woda jest na plusie. Żywność no tak... Plus. Plus, ale mógłby być lepszy plus. Mógłby być lepszy plus.
Co byśmy chcieli następne odblokować? Czy przeprodukcja kamienia? Kurde, no te ryby, takie rzeczy tutaj kuszą. Plus 2 do ryby, plus 1 do ziemniaków, czy chociażby plus 2 do wody. Ale to kurczę, no powiem szczerze, że tutaj te punkty mnie przerażają. Kuchnia też kusi na przykład. Bo może faktycznie by można było zrobić frytki i zupa rybna robią. Czyli pewnie ziemniaki przerabiają i ryby na jakieś bardziej pożywne posiłki. Aha, nasiona pomidora tutaj jest później w tym etapie kuchni. Ja chyba pozbieram na tą kuchnię. Wiecie? Bo strasznie kusi mnie ta kuchnia. I generalnie by fajnie było ją mieć. O, Mielis się urodził. Zapraszamy pana. A, dobra, plastik też widzę, że już chyba wyrąbali, dobra. Do rybki. Niech to przyjdą. Zapraszamy na rybki. Żywność i wodę musimy sobie napełnić to jednak te magazyny. Jak będzie 1000 punktów. Trzeba pamiętać, że trzeba kuchnię. Ja na początku nie będę chyba mógł jeszcze zrobić. A dobra, będę mógł stąd wypierdzielić teraz podczas wiatrów. No przynajmniej tych. Z metalu, bo metalu mamy dużo. No tego z węgla, tutaj kamienia trzeba będzie też wypierdzielić. Dobra, to zobaczymy jeszcze za chwilę, jak to tam. Tam to wyjdzie. A zaraz się zaczną wiatry. Wiatry niespokojne. Dobra, tylko niech dadzą sygnał. Tak. Dobra, czekajcie, bo tu się dużo z rzeczy zrobiło. Finnegan się urodził. Wiatry się nasiliły, nowe pęknięcie. Moglibyśmy nawet je zrobić. Bo mamy materiały do tego. Trzech ludzi dorosło. Benson. Produktywność D. Lorraine, też produktywność D. Thank God we have an oxygen center. Kader chodził na wagary, tak więc ma produktywność E. Dobra, teraz to przemyślmy. Dobra, tych wyrzucamy stąd. Ci niech pracują, włączymy im tlen. Teraz tak, ci mają tlen, tutaj są do roboty. Tutaj nie ma, trzeba im załączyć tlen. Tutaj damy więcej, załączymy im tlen. Tutaj czterech też niech mają ten tlen włączony. Gdzie jeszcze? Tutaj... Czemu w posterunku medycznym cały czas miałem ludzi? Czy to skandal? Tutaj oczywiście też tlen włączony w stołówce. No tutaj weźmy... Tlen włączmy. I tak naprawdę tutaj nie jest masiek. Dobra, tych sobie wyciągnijmy, tego wyciągnijmy. Dobra, niech leci tak, jak teraz jest na razie. Węgla tu wydobywają, ale oni są pod kopułą, to jest elegancko. No reszta niestety musi sobie poradzić. Też może tutaj bym jeszcze dał tych z tlenem. No. Myślę, że tak będzie. Niech rybek nam tam wydobywają. Wody więcej by się przydało, ale nie. Dobra, woda widzę idzie na plusie tam jakoś. Dobra, chyba tak jest dobrze. Mamy no 7 takich bezrobotnych, można by tak rzec. Ale myślę, że nie chcielibyśmy ryzykować jakąś większymi zachorowaniami na brak tlenu. Jeszcze przyjdzie zaraz 4. O, już ktoś zachorował. I work in the canteen.
I'm not feeling well. I on pracował. Może nigdzie. Była łódź podwodna, kolejnych 4 ludków. Chyba, że tutaj możemy też sprawdzić. Tu. A. Kantin. Ktoś też zarokował. To tutaj. Możemy też tutaj sprawdzać. Czy gdzieś brakuje jakiegoś ludka. Tutaj gdzieś brakuje. Do drzewa. Pewnie do tego. Dobra. Team ma wyzdrowiał. O, mamy 1000, właśnie, mamy 1000. Możemy sobie odblokować pas metalu, tylko potrzebujemy jeszcze zębatek. I też pas metalu, jakby nie patrzeć. Nowe pęknięcie. Dobra, to niech zbudują. Zapraszam. Budowniczych, mobów. Linia dorosła w ogóle. Produktywność D, czyli... No być może... A jestem ciekawy, czy... O, a dobra, brak energii. Dobra, to rozbieramy. Bo jestem też ciekawy, czy... Skończony ekstraktor gazu. Dziękuję. Jestem ciekawy, czy jak już ogólnie nasza produktywność wzrośnie do D, czy będą się rodzić wtedy dzieciaki... Będzie możliwość jakby urodzenie dzieciaków już na start z większą produktywnością. To od razu dzieciaków wysyłał do roboty. Ktoś tam zachorował. Ktoś od tego drzewa? I'm working on the canteen. Czemu tu jest włączony ten tlen? Czemu oni tutaj chorują? W kantynie. Też niby chorują w tej kantynie? Ale z tego co widzę, to... A nie, dobra, nie ma tutaj przepisanego kogoś. Niech pracują. Ile jeszcze? 1,5 dnia, żeby przetrzymać. Kurde, przydałoby się z tego co widzę, to zbudować nową mieszkania, bo tak... Patrząc, nie patrząc... Po prostu nam tutaj zaraz osiągnie limit. I dlatego... O. No nie zmieścimy tutaj? A jakoś tak? O nie, brakuje jednej klatki. Dobra, no to może tutaj jednak zbudujemy. O, w ten sposób. No pod tą sosną to się, kurczę, mieści dużo. Przynajmniej to jak będą budować też, to nie będą też się truć gazami. Caitlin wyzdrowiał. Balamir wyzdrowiał. Wszyscy zdrowi są, bardzo pięknie. I też by się przydało w końcu pozbierać na tą kuchnię, którą tutaj sobie zrobiliśmy. Zębatki i pas metalu. Urodził się Adelyn. Też z E. Przyglądam się ciągle, ale tutaj jest niebezpieczne. Niech to w pierwszej kolejności zbudują, bo nie chcielibyśmy stracić tutaj wytwórni konserw po wybuchu. To by była tragedia. To by była tragedia i to bardzo wielka. Ekstraktor gazu skończony, schron też skończony, proszę bardzo. Late. Idzie na leczenie. Każdy nie ma też od razu napisane, gdzie oni pracowali, bo żeby to też ułatwiało... Dobra, przy drzewie pewnie. Żeby to też ułatwiało... O, w kantynie też nie ma kto pracować. Też żeby trochę ułatwiało nam... jakby... spojrzenie, zbadanie. Będzie pracował, co robił, nie? I żeby szybko też reagować na to wszystko. Dobra, ale widzę, że się pomału kończy nam... okres. Tragedii. I braku tlenu. Jest. George jeszcze zachorował na koniec. I Izak.
gdzie wy byliście w ogóle przypisani tak w stołówce, kurczę. Niby w stołówce jest ten tlen włączony, ale widać, że se nie radzą z tym. No i przy drzewie to wiadomo, że se nie radzą, bo tutaj nie ma przy drzewie tlenu, no to trudno by było, jakby sobie radzili. Dobrze. Body się urodził. Dobra, ale póki pamiętam, bo koniec tego jest, wyłączamy wszystkie generatory. I love my job. Zobaczcie, MacPerry dorósł. Produktywność C. Czyli jednak ta szkoła przynosi efekty. To jakiś taki, no, taki już uczeń, który chodził na lekcje, pilnował się. I te sprawy, nie? Dobra, teraz mamy tak, 11 ziomków. Z czego możemy tak. Zapraszam, żeby ktoś tu robił, o, MacPerry będzie robił, czyli ta produktywność będzie też trochę wyższa. Zapraszam, żeby ktoś tu robił te rzeczy. Też jest, widzę tu pęknięcie. Byśmy chcieli to wykorzystać? Nie, nie jest to jakieś konieczne. Ale jak patrzę ciągle, że z gazu mamy 15, no to tak średnio 15 bym chciał właśnie utrzymywać. Reszta ich idzie tutaj. I... Izak wyzdrowiał. No niech te badania robią, bo to jest też konieczne, żeby tu szybko poodkrywać tych rzeczy. I dwójkę jeszcze mamy. Dwójeczkę jeszcze mamy. Może ten... A nie, węgiel mamy na maksa. Dobra, to węgiel może... Chill, zróbmy na węglu. Tu, żeby chociaż jeden był. Albo wydaje się, że mamy piątkę. Dobra, tu. Może jeszcze jednego na węgiel w takim razie. Nie na węgiel, tylko na kamień. Węgiel to przerzucimy wszystkich, jak będziemy mieli takie zadanko tam na węgiel, nie? Wtedy sobie pokombinujemy. Przerzucić ludków na węgiel. A na razie spoko, spoko loko. Zbieramy teraz materiały też na kuchnię, trzeba pamiętać. Żeby nie było. Jak tutaj w tej wieży. O, zaraz będzie jakiś odkryty nowy punkt. Zaraz będzie odkryty jakiś nowy ruiny. A, patrzcie, tu ruiny można sobie... Tu można sobie po prostu zaznaczyć, gdzie... O, gdzie jest konserwa rybna. A to też prowadzili niedawno, w tym patchu jakimś, pamiętam, że tam, bo nawet pisali. To jest fajne, że zamiast szukać po prostu konkretnych materiałów, możecie sobie odpalić i by... Dobra, co to będzie? Przygotuj się na wiatry. 180 węgla. Dobra, to teraz, no jednak musimy pokombinować, czyli tak. Jednak kamień wek. Jeszcze dwóch muszę gdzieś znaleźć ziomeczków. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Dobra. Mamy to. Wieża... Kamienna wioska. Gdzie jest kamienna wioska? Tutaj. Super, bo tu będziemy mogli sobie po prostu robić tutaj przejście takie fajne, wszystko po kolei później. Kamienna wioska, niegdyś spokojna i rozwijająca się wioska, teraz jest wioską duchów w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Twój zespół może wykonać zadania o nie na średnim. Ciekawe, co to znaczy średni, że mogą tutaj, no, stąd nie wrócić? Być może. Być może. Dzieciaki, dorośnijcie w końcu. Wszystkie dzieciaki by się przydały, żeby dorosły i jeszcze najlepiej, żeby miały tam efektywność A. Bo... O Jezu, ile bym dał za takich... No i fajnie, bo to będzie 3 dni wiatrów, ale widzę, że później cały czas słonecznie, tak więc będziemy mogli sobie już na spokojnie wyrabiać, co nam się podoba. Wielki wybuch. No, może być. Może być wielki. Może być i wielki. Tutaj widzę, że zaraz będzie też koniec tego gazu. Jeszcze jakiś czołg mamy. Tu mamy dużo zębatek. A
Może jakbym tak dwóch ziomeczków. W taki sposób zrobił i wysłał ich tutaj, żeby zbierali te zębatki. To jak to drzewo te wygląda? 43%. Oh no! Nauczyciel zmarł. Ale David dorósł. I love my job! I może ich uczyć. Prosto ze szkoły wyszedł i na nauczyciela zastąpił. Jajden. Zmarła niestety. Ile tutaj w ogóle? 5 doczekało się nagrobków swoich. No. Tu może być troszkę kiepsko pod tym względem, że nie zdążyliśmy tą odnawialną napełnić całkiem, bo tam zazwyczaj mieliśmy na wiatry blisko tych 3000, nie? Zapomnione energię. A teraz widzę, że tak, no. Cyk. A ile kosztują te nasze turbin? Dużo zębatek, kurczę. Ja zębatki też potrzebuję na kuchnię. Bo to jest jakby nasz taki top, najważniejsza rzecz, którą byśmy chcieli zrobić w tym momencie. Może więcej też by trzeba było fabryk tych płyt postawić. Jeszcze teraz dostaliśmy za zadanko też jeszcze. I żywność, kuchnia. Zębatki potrzebne przede wszystkim jeszcze. Ale to dlatego też tutaj wysłałem tych, żeby tu pozbierali. Zbierają tu zębatki. Tutaj coś produkują tych zębatek pomału. Wiesz, jak przyjdą wiatry, to będę musiał ich tam... Leilany się urodził. Dosyć szybko się tu ludzie rodzą. Już nie potrzebuję liczyć ciągle na te łodzie podwodne. Od kiedy zacząłem budować te schrony, nie? Tylko no minus taki, że jak oni się urodzą, to jeszcze mają tam 72 dni, żeby dorosnąć, nie? Troszkę to jednak trzeba poczekać. No ale szkolą się wtedy tutaj. Tylko też... My się zastanawiam, czy oni na zmianę jakoś tutaj chodzą, do się szkolić? Kurczę, no pewnie tak. Że na 10 uczniów... Wiesz, nie na 10, bo jak oni się wymieniają w szkole, no to może trochę wyjść dla więcej, nie? No my mamy na przykład 29 dzieciaków, ale naraz mogą się uczyć tylko 10. Chociaż czasami jest jakiś, nie wiem, bóg, błąd, że 13 na 10 się uczy. Wiecie, dostawiają sobie krzesła do... W dwuosobowych ławkach siedzą po 4. Mogą się uczyć, no co? Nie ma to tamto, nie ma, że boli. O, to będzie susza, to będziemy sobie wtedy zbierać też dużo. Ale na razie to zbierajmy tą wodę i żywność. To tutaj widzę, woda zaraz pójdzie i tak do limitu swoich. Nasiliły się wiatry. Dobra, no to wrzucamy tak stąd. No, zębatki tych ludzi też. Bo oni się tam potrują. Magazyny pełne. Z wodą. Dobra, teraz tak. Tu tlen, żeby żywność robili. Tak, tych wyrzućmy. Dajmy... Tlen dajmy. Tych wyrzućmy. Znowu zapomniałem odpisać tych na posterunku medycznym. A przydałoby się przecież, że oj, żeby, jak nie ma wiatrów, to żeby pracowali gdzieś indziej. Zapominam takich pierdół niby, ale jednak dosyć istotnych. Tutaj nikt nie pracuje. No ten niestety będzie narażony na ryzyko niedotlenienia. Tutaj są niby niewielkie wartości, by przydało się, żeby robili to. Woda jedną, żebym tutaj wyczekował. To tutaj się nie mieści. Przecież woda tutaj jeszcze się zmieści, panie kochany.
Może przydałoby się drugi magazyn na wodę też postawić? Po prostu. Dobra, ale bądź co bądź, tutaj by się też przydało, żeby oni się tam nie potruli. Czy gdzieś jeszcze mamy, bo tutaj szkołę to mamy natlenioną, tu mamy natlenione. Wszędzie widzę, że mają tlen, jest elegancko, wszyscy zadowoleni. No, myślę, że to będzie spoko. Zobaczmy też, jak damy radę z energią. Bo tu możemy, mogą pracować, bo tutaj nie trzeba tlenu, bo jest pod drzewem. To było, w sumie to był świetny pomysł i to było też chyba od Moniki ten porada, żeby tutaj postawić mniej więcej te drzewo. I żeby tą kopalnię węgla w sumie, to jest bardzo świetny pomysł, żeby tutaj właśnie ona była cały czas pod tym tlenem. Dobra, to co? Czy ja już na kuchnię mi nie stać? Stać mnie na kuchnię. Teraz pytanie, czy kuchni bym nie chciał gdzieś pod 5 energii. Ale właśnie pytanie, czy ja kuchni bym nie chciał gdzieś pod stałym nadzorem. Ona, tutaj się ładnie zmieściła tutaj by ta kuchnia. Myślę, że ją tutaj postawimy nawet. No, żeby ona cały czas jednak była pod kopułą, bo myślę, że tam akurat będą cały czas pracować ludzie i robić frytki, robić posiłki, robić zupę rybną. Frytki i zupę rybną w sumie, bo ziemniaki produkujemy, ale widzicie, że ziemniaki cały czas jakby schodzą na bieżąco. Ludzie jedzą, lubią kartofle. Ciekawe teraz, czy będą w pierwszej pewnie kolejności jeść frytki i te. Ktoś zachorował. Od drzewa widzę, że nie ma tego. Tu. Ktoś też znowu zachorował. To będzie... Tak. Zawsze pod drzewem, a pod drzewem jest zrozumiałe, ale nie wiem dlaczego tutaj tak często chorują. W tym kantynie. Jak tutaj jest dostarczony niby tlen. Mamy kuchnię. O, i teraz patrzcie, możemy sobie... A, patrzcie, zupa rybna dopiero później możemy odblokować. Dobra, niech robią frytki. Niech robią frytki. Tylko, że ziemniaki teraz trzeba... Mam nadzieję, że będą dostarczać od razu tutaj. Dostarczają. Dobra, robią frytki. Podoba mi się to. Tutaj został wyzdrowiony. Dobra, w kuchni będą teraz robić frytencję. I mam nadzieję... A, z jednego ziemniaka są dwa razy frytki. Dobra, to jest... Dobry przelicznik. Per wyzdrowiał. Tutaj się urodziła i Aisu dorosł z produktywnością D. Jest dobrze. Więcej takich coraz większych produktywności. I myślę, że możemy wtedy być... Będziemy zadowoleni. Będzie pan zadowolony. Ja was wszystkich zadowolę. Tak, kuchnia nie ma wystarczająco materiału. No to już jakby... Teraz pytanie właśnie... Czy nie trzeba by było jeszcze więcej ziemniaków położyć? Produkcja zębatek. Myślę, że to zaakceptujemy, bo... Tu proszę bardzo. No, myślę, że to zadanie nie jest aż takie trudne do zrobienia. Jak się skończą wiaty, to przypiszemy tam ludzi do zębatek i zrobimy. Dobra. O, co to za choroby tutaj się stanęło? Co tu się stanęło? W stołówce i przy drzewie, jak zwykle. Wyzdrowiał George, prosto z drzewa i Hazard też. Już nie z drzewa. Tu są dostarczane te ziemniaki. Myślę, że tutaj tak jest spoko. Wody widzę, że i tak jest dużo. To faktycznie może byśmy może zrobili hodowlę roślin kolejną.
z ziemniakami. Za jedną wodę dają nam 4 ziemniaki. Okej. To tutaj, cyk. Niech tam to robią. Ksenia się urodziła. I nowe pęknięcie. Dobra, no to to akurat zrobimy. Aha. Albo nie zrobimy. Ajajajajajajaj. Zębatek nie mamy. Dobrze, że to nam nie zagraża ani jakoś tam za bardzo. Ajsu. Cyk. Chyba to jest ten, co przy drzewie siedział. No oczywiście jak zachorował ze stołówki pewnie, tak, skąd żeby mogło tutaj od razu zachorować ludzi, nie? Ajsu tam, budowa skończona, dobra, to zaraz przypiszemy ludzi, ale to myślę, że ich przypiszemy, jak tam już tutaj się skończą wiatry. Magazyn na wodę może by się przydał. Jeszcze jeden. I w sumie na żywność też. Dobra. 0-3 dnia to już tam mogą wskakiwać chłopaki jakieś do produkcji. Tu by się przydało. Z drugiej strony. Tutaj też by się przydało, żeby o. No mam nadzieję, że przez te 0-3 dnia nie zdążą zachorować. Wiosenny obóz. Po tej stronie. Wysokie ryzyko, dobra. Ograniczony między pustkowiami na północy i wysokimi górami na południu. Wiosenny obóz jest pokryty głównie formacjami skalnymi i ma spokojny klimat. Czyli idealne miejsce na zrobienie na pułapkę, nie? Dobra. Aha, tylko że ja jeszcze bym potrzebował... Co? Bo ja potrzebuję na zębatki ludzi. Żeby nam porobili zębatki. Dobra, może tutaj weźmiemy, bo wody i tak już nie mieścimy. Tu. A tutaj wody i tak nie ma. Dobra. Niech to tak na razie wygląda. Zachorowali. Jednak trochę za wcześnie ich wysłałem. Chyba do roboty w tych różnych rzeczach, w tych miejscach. Dobra, to tu cyk. Aha, dobra, tu już nie ma. Czekaj. O, dobra, wyzdrowiał. Cyk. Niech tu nam kartofle sadzą. Coś jeszcze, dobra, wyzdrowiali tutaj. Zębatki. No to do zębatek na razie. Niech nam szybko tylko zrobią to zadanie. Najważniejsze. Dobra, jest ktoś też gotowy do roboty? To niech będzie tutaj. A, dobra. Przede wszystkim też wyłączyć generatory. Tu niech wydobywają ten węgiel, żeby mieć jednak ten zapas energii, bo... To jest coś najgorszego, co może nas spotkać, czyli brak energii, nie? Bo wtedy jest game over. Tutaj widzę te rzeczy też nam się... Rytasy są robione. A może teraz tak, z jednych ryb bym zrezygnował też. Bo widzę, że jest dużo. A po tutaj maksa, tutaj maksa. I może niech te zębatki tutaj, o. Wydobywa ktoś. Póki możemy. 9 dni jeszcze mamy na zrobienie tego zadania. To myślę, że spokojnie uda nam się to zrobić. O, mamy 1100 punktów. Dobra, zobaczmy. Kamień, posterunek medyczny, woda, ziemniaki. Całkiem przydatne rzeczy.
tu nam brakuje plastiku, to bym tak nie szedł szybko w te panele słoneczne. Kevlar tutaj już jest potrzebny, tu jest też dużo rzeczy potrzebnych. Może po prostu cegielnie zrobić, albo no to by było też fajne. Odsalacz wody. No bo myślę, że nam szybciej by dostarczało wodę. Chyba mówisz, że później punkty. Tylko jaki jest sens? Kurde, no nie wiem. Dużo zębatek i cegieł, których nie mamy. Chyba, żebyśmy poszli po prostu tutaj. Pas metalu. Albo szybszą... Albo tutaj. Zobaczcie, bo mamy tak. Szybsza produkcja, później 900 kamień, plus 1. Później metal. Szybsza produkcja. Myślę, że tak. My pójdziemy w tą stronę. Ja tam potrzeba 1200 punktów, żeby kamień. Szybszy. Nowe pęknięcie. Tate umarł. Do kurebackim, tate. Tate, nie umieraj. Dobra, jedziemy. To sobie zbudujemy już. Dlaczego? Jak właśnie, nie mamy jeszcze też tutaj nikogo. No to z węgielka. Niech tutaj. Węgiel niech wydobywają, ale z głową. Niech tutaj nam zbudują ten. Tu jeszcze nie mam nikogo. Przy tym drzewie. Musi tu ktoś być. No to mam nadzieję, że to zdążą zbudować. Nowe zadanie, tutaj coś wyświetliło się, ale... Aha, być może po prostu nie kliknąłem. Aha, nie zauważyłem wcześniej, nie kliknąłem. Dobra, kamień, szybsza produkcja, to sobie weźmiemy. Później też ten kamieniołom plus jeden. Dobra, wy zdążycie to zbudować, chłopki? Tam było boom, ale nic nam nie uszkodziło. No tutaj teoretycznie też tam nic nie uszkodzi, ale o właśnie, dobra, dziękuję. Myślę, że tak. Weźmiemy sobie tutaj teraz tak, jednego tutaj. Jeden niech tu pomoże te zębatki nosić. Tu ktoś musi jeszcze do stołówki. Wygląda w szkole, tu jest ok. Do krybacki niech tutaj przyjdzie jeden. No i w sumie już wszystkich wykorzystaliśmy, których mogliśmy wykorzystać. Ja nie mam wystarczająco materiału. Ciekawe. Może przydałoby się mniej ryb trochę. Dobrze. I mamy kolejnych... O, centrum badawcze. Nasz jakiś stary naukowiec zmarł. To spokojnie widzę, że zdążę. I uzyskamy też 11 poziom zaufania, co już będzie zaliczone na ten kolejny wotum nieufności. Nie przydałoby więcej, ale tutaj produkują ile mogą, tylko że te zębatki po prostu poświęciłem tutaj. Tak, to dobra, myślę, że... Dobra, zaliczone zadanie, to wtedy możemy tutaj po prostu zostawić jednego ludka, który będzie na te zębatki robił. A reszta by mogła... Reszta by mogła... Tu będzie jeden, tu jeszcze jeden. Pięciu mamy jeszcze. Jak to wygląda? Tu wody mamy sporo, żywności sporo. Ziemniaki są produkowane, frytki się robią. Właśnie, czy jest jakaś ta nauka taka, która nam daje więcej frytek? Tutaj jest. Bym musiał iść w hodowlę ziemniaków. Tu. I później tutaj frytki. Szybsza produkcja plus jeden frytek. O kurde, to by było dobre iść w tą stronę. To może faktycznie pierw te wszystkie metale, bo zauważyłem, że szybko nam schodzą metale.
Jak teraz mam tę produkcję. Na całość tutaj. Można by było teraz tak. Do kamieniołomu. Nie, w sumie do węgla. Cyk. Wszystkich ludzi. Widzę, że woda i... No, trochę na minusie jest. Ryb i tak mamy sporo. To może całkowicie na razie ryby zlikwidować. A niech zbierają kamienie. W ten sposób. Bo wiecie, i tak mamy 1500 limit magazynu na ty... na... żywność i na wodę tutaj, nie? Tak więc, no... O, kolejne pęknięcie gazu. I ktoś zmarł ze starości. Hodowla roślin. Cóż. Dobra. Weźcie tu na razie, wy zajmijcie się tą budową. Żeby nie było. Żeby nie było. Czy wy zdążycie? Zdążycie. Spokojnie, dobra. Cyk. Wy tutaj teraz tak, ktoś tu zmarł gdzieś w hodowli, to tutaj niech idzie jeden na kartofle, a reszta na kamienie. Okej. Okay. Dobra, moi mili państwo, myślę, że sobie skończymy na tym, ten odcinek. No... Idzie nam coraz lepiej i coraz więcej odkrywamy i coraz więcej też mamy przynajmniej kuchnię tutaj, proszę bardzo, gdzie już frytki robią nam, a nie, już nie wpierdzielają surowych ziemniaków, tylko już wpierdzielają frytki z maka. Tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Jak wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!